Może to jest trochę ryba. Please, please, papież, jak nie, to my tu zdechniemy z głodu. I papież stwierdził: "Okej. Okay. <grytanie> Okej, okay, jedźcie, jedźcie tego bobra." Dzisiaj w Babi's Media Presents 10 sposobów na przechytrzenie Boga. Widzicie, dowiecie się czegoś dzisiaj. Będzie przydatne, Babis Media Presents. Może nie straszne, ale pożyteczne. Lecimy z tematem, bo nasz numer jeden to: uwaga, narzędzia dla amiszy. E, specjalnego rodzaju przyrządy, które pracują bez używania elektryczności. I wiecie co? Trafiłam na całą stronę w internecie. Gdzie sprzedawane są takie właśnie urządzenia? Jak one działają? Głównie na powietrze. Ponieważ powietrze jest ok, powietrze pochodzi od Boga, jest, jest boskie, a elektryczność to jest szatan. I oczywiście upraszczam, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby nie być podłączonym i nie być zależnym od sieci elektrycznej która jest tworzona przez, świecie zewnętrzne społeczeństwo. Bo kim są Amisze tak naprawdę? Amisze pochodzą y, z Szwajcarii i z Niemiec. I dlatego y, na przykład na wszystkich nie-Amiszy w Stanach Zjednoczonych mówią Anglicy. Mówią na nich Englishmen. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Ponieważ jest to jeszcze y, taka pozostałość z czasów, kiedy te dwie głównie nacje osiedlały się w Stanach Zjednoczonych. Odłam tych osadników, których dziś nazywamy Amiszami, stwierdził, że on nie chce być zależny od reszty społeczeństwa, czyli Anglików, i oni chcą żyć jako samowystarczalne społeczeństwo, które będzie w ten sposób bliżej Boga. Dlatego elektryczność jest niepożądana, ponieważ elektryczność za bardzo osadza nas w życiu ziemskim, zamiast skupiać się na życiu boskim, tak? na elektryczności jest, prowadzi do większej, wiecie, zależności społeczeństwa od siebie nawzajem. I guess, nie wiem jak to lepiej wyjaśnić. Ale chodzi o to, że odciąga nas od życia boskiego. Co nie znaczy, że jest kompletnie, kompletnie zakazana. Jak widzicie, jest kilka takich e, kruczków prawnych, o których będzie w zasadzie dzisiaj całe Babis Media Presents. Kruczki prawne, których Bóg po prostu robiąc pewne zasady nie przemyślał. I my, ludzie, jako sprytny gatunek, wykorzystujemy to, o czym Bóg nie pomyślał, żeby nam zakazać, dla własnych korzyści. I ponieważ Bóg nie lubi elektryczności, to na przykład amisze prowadzący biznesy nie, nie mają jej u siebie w domu, no ale generalnie muszą prowadzić księgowość, więc muszą mieć komputer, i w związku z tym często mają go w biurze, na przykład. Bo tak naprawdę elektryczność jest okej okay w domu, ale jeżeli nie, nie masz jej w domu, to jest ok, więc specjalny komputer bez podłączenia do internetu i tych wszystkich barierów jest dozwolony do używania, ale poza domem. No a oprócz tego można właśnie używać na przykład rzeczy na baterie, bo to nie jest elektryczność, no i rzeczy na powietrze. Punkt drugi to tymczasowe śluby. I w kulturze muzułmańskiej takie śluby nazywają się Nikach Mutah i wywodzą się ze starożytnej praktyki, która wiąże ludzi w małżeństwo na określony czas. E, powstały po to, żeby em, omijać zakaz seksu, tak? Seks zakazał nam ślubu poza małżeństwem. Seks zakazał nam. Bóg zakazał nam. Seks zakazał nam ślubu. Muszę się napić kolki. Bóg zakazał nam seksu. Poza małżeńskiego. Ale no cóż, tak bywa, że ludzie czasami chcą uprawiać poza małżeński. Wymyślili więc śluby tymczasowe. I na przykład wykorzystywano je podczas dalekich podróży, żeby móc sobie przygarnąć taką żonę na czas tej dalekiej podróży, a obecnie wykorzystuje się tę praktykę głównie w Wielkiej Brytanii na przykład, przez młodych muzułmanów, po to, żeby móc randkować bez łamania prawa szariatu. Tak? Nie chodzi tylko o ale też w ogóle o wspólne, wiecie, chodzenie na randki, które w kulturze muzułmańskiej często generalnie jest, um, przez, przez konserwatywnych muzułmanów często nie jest za dobrze postrzegane. Więc młodzi muzułmanie w Wielkiej Brytanii chcą jednocześnie no, y, dalej wyznawać swoją religię, y, chcą, y, dalej, dalej wierzą w Boga i w Jego przykazania, ale no chcą też randkować. Nie uśmiecha im się wizja ślubu z osobą, z którą wcześniej nie sprawdzili swojej kompatybilności. Podpisują więc specjalny kontrakt. Ten kontrakt ślubny yy, tymczasowy można, można podpisać na właściwie taki okres, jaki się chce. Może być kilka dni, może być kilka tygodni, może być kilka lat. Jeżeli kobieta zawierająca ten kontrakt nie była wcześniej zamężna, potrzebuje zgody ojca, który musi też podpisać ten kontrakt, Rodzic, czyli no, ten ojciec może zapisać w kontrakcie na przykład, jeśli chce, że halo halo, ale bez seku ten kontrakt, więc jest dostępny ten zapis, że ok, bierzemy tymczasowy ślub, ale również bez seku, ale nie musi. Ojciec może dać, może nie wpisać tego i wtedy niech sobie e, robią, co chcą. Jest to praktykowane raczej wśród szyitów niż sunitów, i generalnie w, u, wśród konserwatywnych muzułmanów ta sama ta praktyka no, wzbudza raczej kontrowersje. Jak e, większość takich. Prakty, które w jakiś sposób próbują obchodzić surowe zakazy i nakazy religijne. <grymne> tak jak pisze Bartek, jest to dosłownie synu odblokowaliśmy ci Tutaj raczej córko odblokowaliśmy ci ponieważ syn może sobie podpisać ten kontrakt, ten kontrakt bez zgody rodziców. Córka nie, chyba że wcześniej miała już męża. To jest kolejny kruczek prawny do wykorzystania. Punkt trzeci to erów. I to jest coś, o czym dowiedziałam się niedawno. Jestem ciekawa, czy Wy o tym słyszeliście. Jest to specjalny, przezroczysty kabel, który, nie wiem czy wiecie, tworzy pewnego rodzaju sieć dookoła na przykład Manhattanu. On idzie po liniach elektrycznych. Jest doczepiany do tych samych istniejących struktur sieci. Do czego on służy? Żeby omówić do czego służy ten specjalny przezroczysty kabelek, musimy najpierw porozmawiać generalnie o ortodoksyjnych Żydach i o szabacie. Pewnie dobrze zdajecie sobie sprawę, że jest coś takiego jak szabat, to jest sobota i podczas niej nie można wykonywać żadnej pracy. W ortodoksyjnych społecznościach żydowskich ten zapis traktowany jest bardzo, bardzo szabas, nie szabat, sorry, to z z angielskiego mi wieszczają. chociaż szczerze mówiąc, widziałam gdzieś też w polskich tekstach ten drugi zapis, ale być może to um, anglicyzmy się przemykają do naszego języka. Ok, według Krimset obie formy są poprawne. Ok, Szabas jest Widysz, a Szabat po hebrajsku. Ok, rozwiązaliśmy te kwestie. Więc ortodoksyjne społeczności żydowskie traktują zapisy pisma bardzo, bardzo dosłownie. A dokładnie w tych zapisach zakazane są podczas szabasu takie czynności jak siew, orka, żniwa, wiązanie, mucenie, wianie, selekcjonowanie, mielenie, przesiewanie, ugniatanie, pieczenie, strzyżenie owiec, wybielanie, czyli bielenie, gręplowanie, farbowanie, przędzenie, rozciąganie materiału, wykonywanie dwóch pętli na początku szycia, nawlekanie igieł. Tkanie, rozdzielanie, wiązanie węzła, rozwiązywanie węzła, szycie, rozdzieranie. Czynności związane z pisaniem i przygotowywaniem pergaminu ze skóry zwierzęcej, łapanie w pułapki, polowanie, ubój, obdzieranie ze skóry, konserwowanie skór, skrobanie futer, oznaczanie skóry w celu przygotowania jej do cięcia, cięcie, pisanie, wymazywanie, konstruowanie, budowanie, burzenie, rozniecanie płomienia. Zapalanie lub gaszenie, przenoszenie czegoś z domeny prywatnej do publicznej i odwrotnie, oraz dodawanie ostatnich szlifów do dzieła rozpoczętego przed szabasem. To wszystko jest wymienione dosłownie, a jeżeli chodzi o interpretacje, to w związku z nimi nie można wykonywać takich czynności jak na przykład zawieranie umów, ponieważ trzeba je zapisać, a pisać nie wolno. Wspinanie się na drzewa, bo można przez przypadek zerwać jakąś gałązkę i to wtedy już będzie zbieranie jakby plonów. Dodawanie świeżej wody do wazonu z ciętymi kwiatami, ponieważ jest to czynność, która powoduje lub przyspiesza wzrost roślin, i to już jest jakby siew. Nie można wykonywać bukietów, ponieważ to jest tworzenie snopka. Nie wolno oddzierać owoców dobrych od zepsutych, bo to jest przesiewanie. Nie wolno ze zeschniętego błota z butów lub ubrań, bo to nie pamiętam co jest. Nie wolno obcinać włosów lub paznokci, co jest podciągnięte pod strzyżeniu owiec z jakiegoś powodu, usuwanie zewnętrznej powłoki z człowieka lub zwierzęcia. Nie wolno nakładać makijażu, to jest podfarbowanie, podciągnięte. Zaplatać włosów, bo to językowo się kojarzy z tkactwem. Nie wolno pobierać krwi do badania bo jest to jakby związane z ubojem. Nie wolno wcierać mydła w celu uzyskania piany, nakładać kremu do twarzy, polerować butów, używać proszku do szorowania naczyń lub innych powierzchni, e, ostrzyć ołówka, bo jest to cięcie do kształtu, zmiana rozmiaru lub kształtu przedmiotu, aby był lepszy do użytku przez ludzi. Nie wolno malować, rysować, pisać na maszynie, e, wykonywać trwałych znaków na trwałym materiale. Rozdzierać napisów na opakowaniu nie wolno, bo jest to wymazywanie pisma. Czyli jak otwieracie batona na przykład, trzeba uważać, żeby nie rozerwać pisma. Otwierać lub rozkładać otwierać parasola, lub rozkładać ekranów. Nie wolno palić papierosów korzystać z, i korzystać z telefonów, ponieważ jest to rozpalanie ognia. Nie wolno wyłączać ani włączać światła elektrycznego, ponieważ znów jest to gaszenie okna, bo tam jest iskra. Nie wolno ustawiać lub nakręcać zegarka, ponieważ jest to kończenie czynności zaczętej wcześniej. Nie wolno też nosić okularów, które nie są wymagane na stałe, ponieważ jest to podciągnięte pod przenoszenie z domeny prywatnej do publicznej i odwrotnie. Nie wolno nosić, nawet dzieci. Nie wolno nosić dzieci, chyba że w pomieszczeniu. I tutaj dochodzimy do tego, czym jest erów ponieważ rzeczy można nosić tylko w pomieszczeniu. A generalnie ciężko jest w ogóle nie nosić rzeczy. Więc żeby trochę łatwiej się żyło, zaczęto tym takim przezroczystym kablem łączyć ze sobą budynki, żeby stworzyć z nich zamkniętą strukturę pewnych osiedli i w ten sposób cała struktura zamknięta tym kablem staje się jakby jedną przestrzenią. Wspólną naszego domu. Jesteśmy teraz wewnątrz. I słuchajcie, utrzymanie tego kabla, tego erów, kosztuje grupy ortodoksyjnych synagog w Nowym Jorku 100 tysięcy dolarów rocznie, żeby to wymieniać regularnie i naprawiać, jeśli się zerwie. Bo to straszny problem, jeśli się zerwie. I to prowadzi nas też do kolejnego punktu, który jest trochę związany, bo punktem czwartym jest z kolei. Winda szabasowa czy też szabatowa. I ona z kolei wiąże się z zakazem właśnie wskrzeszania ognia, czyli również elektroniki, ponieważ wciskanie przycisków podczas szabasu jest również no, niedozwolone. Więc, istnieją w, i w Izraelu, i również w amerykańskich miastach, specjalne w, w jakichś budynkach, gdzie mieszkają społecz ortodoksyjne społeczności żydowskie. Są specjalne e, szabasowe windy, które po prostu w, kiedy są zaprogramowane tak, że jak jest szabas, to one cały czas jeżdżą w górę i w dół, zatrzymując się na każdym piętrze. Także e, nie trzeba wciskać żadnych przycisków, żeby ją obsługiwać. Tak, ona używa e, elektryczności, ale to Wam się za Amiszami pomyliło. Można używać elektryczności, po prostu nie można włączać i wyłączać rzeczy. Nie wolno wciskać przycisków. Jest jeszcze jeden sposób na obejście tego, w którym po prostu zatrudniasz kogoś, kto nie jest Żydem, żeby wciskał przyciski za ciebie. I na przykład wstał przy windzie i wciskał odpowiednie przyciski lewy lub wręcz był u ciebie w domu i zapalał ci światło. Z tym, że trzeba też zaznaczyć, że w samej społeczności ortodoksyjnych Żydów jest to też kontrowersyjne rozwiązanie, bo wtedy jakby namawiasz kogoś, że łamał Szabas i. A, to jest etycznie, wiecie, wątpliwe. <laughs> Wydra chaosu, czy można pyta, czy można wciskać y, przycisk na plecach chrupka w czasie szabasu. Nie można. Nie można też poza szabasem. Czy zatrudnianie kogoś to nie jest jakaś praca? Tak, ale zatrudniasz go poza szabasem, a on w szabas pracuje. Ale tego go zatrudniłeś już wcześniej. Nie wolno w ogóle zawierać żadnych umów, dogady nie wolno, wiecie, do do przybijać dili żadnych. Dogadywać się na nic. Czy można kogoś, kto nie obchodzi szabasu, poprosić o pomoc? Tak, ale przed szabasem. Prosisz go o pomoc. Hej, czy możesz mi w szabas pomóc z tym i z tym? Punkt piąty to spowiedź przedślubna. Przechodzimy do bardziej znajomych, bo katolickich rejonów i jest to coś, co większość z Was pewnie zna, jeżeli nie z autopsji, pewnie raczej nie, to zapewne od znajomych. I o co chodzi? Zazwyczaj, kiedy bierze się ślub w obrządku katolickim, to pewnie wiecie, że trzeba przejść przez coś takiego, co nazywa się nauki przedmałżeńskie, w których dawniej ksiądz, teraz już najczęściej jakaś, jakaś katolicka para zaangażowana w życie kościoła, doświadczona opowiada Wam o tym, jak żyć jako małżeństwo w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa. I częścią tych nauk przedślubnych jest specjalna przedślubna spowiedź. Przed przystąpieniem do każdego sakramentu trzeba się wyspowiadać. I zgodnie z normami Kościoła, z jego regułami, powinny być takie spowiedzi dnie. Dwie. Jedna z nich zaraz po zgłoszeniu się do biura parafialnego o udzielenie ślubu, a druga w dniu lub w przeddzień ślubu. Problem pojawia się. Kiedy para mieszka ze sobą przed ślubem. Co jak wiecie, w wyznaniu katolickim jest dużym no-no i jest samo w sobie grzechem. Nie tylko uprawianie seksu przedmałżeńskiego jest grzechem. Mieszkanie ze sobą też. No ale ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo rzadko bierze się ślub nie mieszkając ze sobą wcześniej, i większość par zgłaszających się po ślub katolicki mieszka ze sobą. I księża nie mieliby komu udzielać ślubu, gdyby się nie zgodzili im udzielać ślubu, no to istnieje taki kruczek prawny, że pary, które ze sobą mieszkają, przystępują tylko do jednej spowiedzi, tuż przed samym ślubem. Dlaczego? Dlatego, że gdyby przystąpili do niej wcześniej, to przypominam, że jednym z warunków spowiedzi jest szczera chęć poprawy czy też, jak to inaczej się określa, mocne postanowienie poprawy. Jeżeli mieszkasz ze swoim partnerem i wiesz, że nadal będziesz mieszkać ze swoim partnerem po tej spowiedzi, to nie ma mowy o jakimś, po pierwsze, szczerym żalu, a po drugie, mocnym postanowieniu poprawy. Okłamujesz wtedy Pana Boga. Nie postanawiasz wcale poprawy, bo jeszcze żal za grzechy, ok. Podczas tej drugiej spowiedzi można sobie wmówić, że ojej, żałuję, że tak grzeszyłam. W sumie to mogliśmy poczekać do tego ślubu i, i okej. Okay. Ale no nie ma rady, żeby przy tej pierwszej spowiedzi, kilka miesięcy przed ślubem faktycznie nagle zamieszkać gdzie indziej na kilka miesięcy. Więc księża się nie oszukują. Nie będzie mocnego postanowienia poprawy. E, więc, żeby ta spowiedź była ważna i żeby sobie grzechu z nieważnej z, z wiecie, z sakramentu nie zrobić, to po prostu zrobimy spowiedź jedną tuż przed ślubem, w którym szczerze postanowicie poprawę i faktycznie dotrzymacie tego postanowienia, ponieważ za chwilę weźmiecie ślub i już nie będziecie mieć grzechu, bo będziecie już mieszkać bez grzechu, co jest po prostu obchodzeniem prawa kanonicznego. To jest jakieś liczenie na to, że, wiecie, to jest takie dostosowywanie prawa boskiego do tego, co akurat w naszym życiu jest wygodne i praktyczne. Jakby teraz jeszcze nie mam postanowienia poprawy, ale słuchaj, jak już następnego dnia i tak nie będę mieć grzechu, to ja wtedy tak bardzo postanowię tę poprawę, panie Boże, że wyspowiadam się jak nigdy dotąd. I Bóg wtedy powie, a faktycznie. Bo on wiecie, jest bardzo zajęty i on generalnie nie popatrzy na to, czy wcześniej mieszkałeś, No a nawet jak wcześniej mieszkałeś, no to wyspowiadałaś się już, to już się nie liczy, tak? Punkt szósty. Pozostajemy na katolickim terenie. Bo punkt szósty to mięso z bobra, które pewnie wiecie, jest potrawą postną. W poście nie wolno katolikom jeść mięsa, z tym, że na szczęście ryby nie są uznawane za mięso w religii chrześcijańskiej. Dlatego, kiedy chrześcijanie, katolicy, kiedy katolicy zaczęli osadzać się w Kanadzie i trochę zaczęli w zimie przymierać głodem, to ich biskup wystosował do papieża specjalne pismo, w którym zapytał, hej, czy możemy uznać bobra za rybę? W zasadzie to przecież żyje w wodzie, więc może to jest trochę ryba? Please, please, papież, jak nie, to my tu zdechniemy z głodu. I papież stwierdził, okej, okay, <gryw> okay, jedźcie, jedźcie tego bobra. I to jest dość zabawne, ponieważ na tej samej zasadzie, no, że, że dużo spędza czasu w wodzie, to można by też za postnego uznać zjedzenie, nie wiem, Michaela Phelpsa. <laughs> Roch w dodatku daje nam znać, że tak samo jest z kapibarami. <laughs> Czy kapibary też. Wiem, że jest jeszcze kilka innych zwierząt, które żyją w pobliżu wody, które również uznawane są za postne. I, i tak, kaczki można, można by też w sumie uznać. Za ryby. W takim razie hipopotam, dziobak, jak najbardziej. Niedźwiedź polarny. Widzicie, trzeba być zaradnym. E, I tak, to zdjęcie, które jest na górze, to jest przygotowany, to jest pieczony ogon Bobra, e, jak coś. A punkt siódmy to jest wasz ulubiony punkt. I wiem, że wszyscy będziecie zachwyceni, jak powiem, że chodzi. A, wcale nie o to chodzi, co myślałam. Chodzi o y, Mormonię i zakaz picia kawy. Zaraz przyjdziemy. Już wiecie, co się szykuje. Następny punkt. Mormonom nie wolno pić kawy. Dlaczego? Ponieważ tak y, powiedział ich, y, ich prorok. No więc ich prorok Joseph Smith napisał y, dość dosłownie Hot drinks are not for the body or belly. Czyli gorące napoje nie są dla ciała, ani dla brzuszka. Mm -mm -mm. Alkoholu też... Y nie można pić i generalnie zapis Josepha Smitha interpretuje się zwykle jako gen, dlatego, interpretuje się zwykle tak, że Joseph Smith miał na myśli kawy oraz mocne herbaty ponieważ generalnie był bardzo przeciwko substancjom, które w jakikolwiek sposób wpływają na umysł, które w jakikolwiek sposób mogą cię uzależnić lub odciągnąć od Boga w jakiś sposób zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości jako, jako wierny masz doświadczać życia w pełni w takim stanie, w jakim Bóg cię stworzył. Ale są ludzie, którzy wolą te zapisy interpretować bardziej dosłownie. Dochodzi tutaj ze względu na te różne interpretacje do pewnej schizofrenii w społeczności, znaczy do pewnego rozszczepienia jaźni, może tak powiedzmy, w społeczności mormońskiej ponieważ okej, okay, kawy pić nie wolno i jest to jakoś tak kulturowo już ugruntowane, że nie, nie wolno pić kawy. Jest to grzeszne, jest to tabu, jest to niedopuszczalne. Ale ale słodzone napoje z kofeiną. Ale gazowane napoje z kofeiną to jest to i je można walić bez wyrzutów sumienia. Nie można zatopić mrożonej kawy. Bo to wciąż kulturowo jest zbyt uznawane za kawę. Nie można pić cappuccino. Co jest równie ciekawe, co jest w zasadzie yy, wiecie, na szali. Jules777, dziękuję za suba, ponieważ co Joseph Smith obiecuje w zamian za trzymanie się tych yy, jego bardzo konkretnych wytycznych. A pisze nam mianowicie, że all saints who remember to keep and do these sayings, walking in obedience to the commandments, shall receive health in their navel and marrow to their bones and shall find wisdom and great treasures of knowledge even hidden treasures and shall run and not be weary and shall walk and not faint and I the Lord give unto them a promise that the destroying angel shall pass by them as the children of uh, children of Israel and not slay them Uproszczeniu, Joseph Smith mówi: Jeżeli się posłuchacie i nie będziecie pić kawy, to dostaniecie supermoce czyli, że będziecie mieli zdrowy szpik i że będziecie mogli biegać bez zmęczenia i będziecie mieli sekretną wiedzę, dzięki której odnajdziecie sekretne skarby. No i oczywiście też, że myśliwy anioł, którego ześlę na ziemię, was nie zabije. Wiecie, można jak wszystko w Słowie Bożym można interpretować te zapisy mniej lub bardziej dosłownie. I tutaj dopiero przechodzimy do punktu ósmego, czyli soakingu słynnego, który, szczerze mówiąc, z tego co czytałam, w społeczności mormońskiej, jest uznawany raczej za urban legend niż coś, co faktycznie się kiedykolwiek robiło. I mam wrażenie, że może to być wiecie, jakiś odpowiednik naszego słoneczka. Wszyscy już wiecie, co to jest soaking, bo omawiałam to chyba już ze trzy razy łącznie podczas streamów, ale jeżeli ktoś na przykład trafił na zapis YouTube'a i nie widział moich wcześniejszych filmów, to wyjaśnię po raz kolejny ku radości wszystkich osób na czacie, że soaking to sposób na znów obchodzenie zakazu seksu poza małżeńskiego. I polega na tym, że kiedy dwie osoby leżą jedna na drugiej, nie wykonując żadnych ruchów, i kiedy osoba trzecia, ktoś życzliwy, przyjdzie i na przykład usiądzie na tym materacu i zacznie na nim skakać, to wywoła w ten sposób ruchy, które jednocześnie doprowadzą do przyjemności, a z drugiej strony nie będą spowodowane bezpośrednio przez zainteresowane strony, sprawiając, że będą mogły doświadczać uciech cielesnych um, bez konsekwencji grzechu. Bardzo śmieszna wizja, obawiam się jednak, e że mogła powstać jako żart, ale nigdy się nie dowiemy tak naprawdę. Wiecie, ktoś gdzieś kiedyś zainspirowany legendą miejską mógł też zorganizować na jakiejś studenckiej imprezie słoneczko. Nie wykluczam, że to się działo. Punkt dziewiąty to jeden z bardziej fascynujących dla mnie i wydaje mi się, że mniej znanych, a mianowicie jest to kaszubski zwyczaj ścinania kani. O którym zapisy gdzieś tam zaginęły na przestrzeni dziejów, i tak naprawdę jedyne, co wiemy o ścinaniu kani, to przekazywane ustnie opowieści mieszkańców Kaszub. To jest rodzaj folkloru, rodzaj zwyczajów, rodzaj opowieści, które kocham. Z tego, co wiemy, ścinanie kani polegało na tym, że raz w roku zbierała się społeczność danej miejscowości czy wioski. Która upolowała razem ptaka-kanie. Kania to jest taki drapieżny ptak żyjący nad wodą. No i te kanie przywiązywano do słupa, a następnie cała społeczność losowała lub też wybierała, wyznaczała sobie różne role. Trzeba było wyznaczyć sędziego, trzeba było wyznaczyć sołtysa, trzeba było wyznaczyć żonę sołtysa, trzeba było wyznaczyć myśliwego, trzeba było wyznaczyć żonę myśliwego. Trzeba było wyznaczyć kata oraz y, panny. I tak naprawdę nie miało znaczenia, kim jesteś w hierarchii swojej wioski. Mogłeś dostać y, dowolną rolę, w zależności od tego twojego vibeu, wydaje mi się. E, żona kata chyba też była. Oprócz tego, to się często pomija współcześnie, przekazując opowieści na temat zwyczajów kaszubskich, ale pewnie was nie zdziwi, że była jeszcze jedna rola która pełniła rolę takiego komik relifu. Była też postać Żyda do odegrania podczas ścinania kani i możecie się domyślić jak karykaturalna była w swojej naturze. No i kiedy już wszyscy podzielili się rolami, mieli do odegrania bardzo konkretne partie. Mianowicie ludzie z wioski przychodzili i po kolei oskarżali kanie. O różne, z, różne grzechy popełniane przez. Wiecie, te grzechy, o które oskarżano Kanie, odnosiły się zwykle do tego, co było nie tak w ciągu roku w naszej społeczności. Co, jeśli była jakaś drama, jeśli ktoś kogoś zdradził, jeśli ktoś kogoś obgadał, albo nawet jeżeli nie, wiem, plony były słabe, albo coś się, ktoś coś podpalił. O to wszystko oskarżano Kanie a następnie tekanie ceremonialnie, ceremonialnie ścinano. W ten sposób y, wymierzając sprawiedliwość i odpuszczając wszystkie grzechy i wszystkie niesnaski, które wydarzyły się w naszej społeczności w ciągu poprzedniego roku. Obecnie oczywiście, kiedy dalej próbuje się reaktywować i kultować tę tradycję, używa się y, raczej kukły niż żywego ptaka, żeby było mniej okrutnie i jest to w sumie rytuał podobny do topienia Marzanny. Z jednej strony można powiedzieć, że trochę pasuje to do, wiecie, tematu prezentacji, no bo jest to trochę oszukiwanie Boga, że te grzechy popełniła ta kania, a nie my, tak? My mamy je odpuszczone. Chociaż tak naprawdę wymyka się to trochę religijnym rytuałom, bo tak naprawdę chodziło raczej o mm, takie sp społeczne katarzis. Chodziło o to, żeby spotkać się razem i odpuścić sobie to wszystko, co się wydarzyło w tym roku między nami. Tak, Bierzemy te wszystkie dramy, bierzemy te wszystkie inby i te wszystkie nieszczęścia, i umawiamy się, że hej, wszyscy zapominamy o tym, kto to tak naprawdę zrobił. Jak coś, to to był ten ptak. To nie my. Ja nic nie widziałem. I w ten sposób można było zacząć nowy rok ze świeżą kartą. Ja uważam, że jest to. Fascynujący zwyczaj. Dlaczego akurat Kania? Nikt nie jest pewien, dlaczego zaczęło się akurat od tego ptaka. Możliwe też, że to nie zawsze był akurat ten ptak. To jest, wiecie, drapieżny ptak, który był uważany za takiego trochę złowieszczego i demonicznego, ze względu na swoją drapieżną naturę. Prawdopodobnie, tak się teoretyzuje dzisiaj. Michał Szery pisze, po co ten żyd? Co on tam robił? Głównie opowiadał antywerskie żarty. W sensie był. Komiczną postacią, która miała rozładowywać napięcie, antysyryjskim humorem. No, nie, nie jest dla Was jakimś chyba specjalnym zaskoczeniem, że na przełomie XVIII i XIX wieku w Polsce były dość powszechne antysyryjskie nastroje. I w ten sposób przechodzimy do punktu dziesiątego. I mam wrażenie, najbardziej intensywnego ze wszystkich. A zrobimy tutaj pętelkę i powrócimy do ewangelikanów amerykańskich. Punkt dziesiąty jest gruby, bo chodzi o przyspieszenie końca świata. Nie wiem, czy wiecie, ale jest bardzo wpływowa religijna grupa w Stanach Zjednoczonych fundamentalistycznych chrześcijan. Którzy głęboko wierzą, że żyją w czasach apokalipsy i głęboko wierzą w to, że nadchodzi drugie przyjście Chrystusa, a z nim zagłada. To nie jest aż tak rzadki, rzadkie przekonanie wśród wyznań chrześcijańskich ogółem, z tym, że akurat ta grupa znów bardzo dosłownie wczytuje się w pismo święte, jeżeli chodzi o ich przekonania. Na temat drugiego przyjścia Chrystusa. I na podstawie tego, co jest napisane w Biblii, wierzą, że aby to przyjście, którego wyczekują, bo wiecie, dlaczego mieliby nie wyczekiwać, w końcu pokażą wszystkim, że to oni mieli rację. W końcu pokażą wszystkim, że te ich wyrzeczenia, spędzanie godzin na modlitwie, że to wszystko miało sens. I ci wszyscy ludzie, którzy nie chcą stosować się do ich zakazów i nakazów, wiecie, jakim będzie głupio? Jak przyjdzie Jezus z aniołami i ich wszystkich zetnie, niesamowicie głupią. Więc bardzo by już tego chcieli. Ale wierzą, że zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, aby nastąpiło drugie przyjście Chrystusa, Jerozolima musi być kontrolowana przez naród żydowski. Jest to niezbędne do nadejścia czasów ostatecznych, i dopiero wtedy, kiedy naród żydowski będzie kontrolował Jerozolimę, Wierni chrześcijanie zostaną porwani do nieba, a tymczasem ziemia zostanie zniszczona. I zgodnie z tym, w co wierzą, aby nastąpiło, nastąpiło drugie przyjście Chrystusa, Izrael musi być silny. I dla ewangelików oznacza to, że naród żydowski musi powrócić do Ziemi Świętej, a naród palestyński musi zostać wygnany z Izraela. W ich wierzeniach Izrael musi rościć sobie prawa do większej ilości ziemi, bo tak przepowiedziano w Księdze Objawienia. Zgodnie z tym, możecie się domyślać, aktywnie działają wspierając Izrael, założyli specjalną grupę Christians United for Israel organizację, którą założył pastor John Hadji, którego widzicie tutaj. Jest to grupa, która intensywnie zajmuje się nie tylko moralnym uzasadnianiem wsparcia ekonomicznego i ekspansji Izraela na ziemi palestyńskie, ale też finansowym wspieraniem tej inwazji i wieszczenia zagłady. I wiecie, może się oni tak na powierzchownym poziomie twierdzą, że po prostu wspierają swoich braci w wierze, ale na głębszym poziomie, kiedy posłucha się, czego faktycznie uczą na swoich kazaniach. To oni wspierają Izrael z czysto pragmatycznych powodów, takich, że wierzą, że jest to niezbędny krok do ponownego nadejścia Chrystusa. Ale słuchajcie, jeżeli, kiedy przyjdzie już Chrystus, to On e, Żydów też zabije, bo oni, jeżeli się nie nawrócą. Więc to w ogóle nie jest tak, że oni tak bardzo wspierają, bo ich tak bardzo lubią. Oni to, ich traktują czysto instrumentalnie. Wy musicie przejąć kontrolę nad większą ilością ziemi, żeby w końcu przyszedł Jezus. Ale jak przyjdzie Jezus swoją drogą, to on wam pokaże, się myliliście i wszyscy wylądujecie w piekle na zawsze. Mam nadzieję, że będziecie się tam e, dobrze bawić. No i wiecie, to wszystko brzmi jak jakaś porąbana sekta, która jest mega niszowa, ale musicie wziąć pod uwagę, że ten Hadzi ma bezpośredni dostęp do Białego Domu. Mówił wielokrotnie, że Trump jest, bogie, że jest prezydentem wyznaczonym przez Boga i że wierzy w głębi duszy, że Bóg umieścił tego człowieka na stanowisku w tym czasie nie bez powodu. Osobiście też lobbował u Donalda Trumpa o przeniesienie ambasady USA z Izra w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. I te decyzje Trump podjął pomimo sprzeciwu palestyńczyków, e, którzy uważają wschodnią Jerozolimy za stolicę e, swojego państwa, bo i Hadzi, ten pastor... Był jednym z zaproszonych na otwarcie tej nowej ambasady w 2018 roku. I jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości co do motywów Trumpa, co do przeniesienia tej ambasady, to w Wisconsin powiedział wprost w 2020 roku: Przenieśliśmy stolicę Izraela do Jerozolimy, to dla ewangelików. I dodał: Ewangelicy są tym bardziej podekscytowani niż Żydzi. Ciekawe, dla, dlaczego? Może dlatego, że wierzą, że to doprowadzi do końca świata? I czy nie jest to absolutnie, absolutnie przerażająca myśl, że istnieje tak wpływowa grupa? Grupa, która, wiecie, wpływa na prezydenta jednego z najpotężniejszych państw na świecie, której jedynym celem jest doprowadzenie do zagłady ludzkości. To jest jeden wielk wielki Sucide Cult który rządzi światem. Jeżeli to nie brzmi jak jakaś tajemnicza konspira, to poczekajcie, aż opowiem Wam może następnym razem, bo nie wiem, czy mam jeszcze siły dzisiaj, o, yy, o rudej jałówce, która też jest niezbędna do tego, żeby nalszyć koniec świata. I to już brzmi jak jakieś brednie QAnonu o Illuminati, którzy rządzą światem. Ale to jest jak najbardziej prawdziwa prawda, udokumentowana przez Legitnych dziennikarzy. Grubo, nie? Opowiedzieć o tej rudej jałówce, Czy nie chcę pomylić um, faktów, bo nie mam, notatku, nie mam notatek na ten temat. Być może wiecie, że wśród ortodoksyjnych Żydów, takich już naprawdę najbardziej hardkorowych, ortodoksyjnych, wciąż są praktykowane ofiary ze zwierząt. I e, jest przepowiednia, według której, według której, żeby... Odbudować świątynię, takie najświętsze miejsce dla Żydów, niezbędna będzie ofiara z rudej jałówki, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że zwierzęta składane w ofiarach w tego typu obrzędach muszą być absolutnie bez skazy. Wierzy się w tych kręgach ultraortodoksyjnych oraz ewangelikańskich, że jest tylko jeden rodzaj krowy, jeden gatunek krowy, która spełnia te bardzo, bardzo yy, konkretne i wygórowane wymagania co do krowy ofiarnej. I ten jeden, jedyny gatunek krowy żyje gdzie? Uwaga, w Teksasie. Podobno jest jakiś wielki spisek, jakiejś grupy konserwatywnych ewangelikanów, którzy wierzą, że w jakiś sposób muszą przetransportować jedną, idealną, rodzącą się, Raz na kilka pokoleń króweczkę, prze, przelecieć ją, przetransportować ją samolotem do Izraela, żeby ortodoksyjni Żydzi mogli złożyć ją w ofierze, żeby mogli odtworzyć swoją świątynię i żeby przyspieszyć w ten sposób koniec świata. Bo dopiero po odtworzeniu tej świątyni Izrael będzie w pełni swoich sił. Czy z tego nie robi się już e, jakiś grubszy, fabuła grubszego horroru? Kasia, rób notatki następnym razem. Zrobiłam mnóstwo stron notatek do całej prezentacji, po prostu nie spodziewałam się, że będziecie tak wypytywać o tę krówkę. Nie mogę mieć notatek na każdy temat przygotowanej dla was, na każdy stream dwa razy w tygodniu. Przepraszam bardzo, jakie notatki robi Bartek Sitek, zanim siądzie streamować z wami? Chciałabym usłyszeć, chciałabym zobaczyć te notatki. Jak wycieknął, ja. Mój adres mailowy jest pierwszy w kolejce. Przepraszam, Bartek obrywałeś rykoszetem. Unknown host pisze, Bartek ma charyzmę. I bardzo bym się obraziła, gdyby nie było to coś, co dokładnie dzisiaj sama mu powiedziałam. Kiedy mówiłam, że e, siedzę i przygotowuję streama i Bartek mnie pochwalił, że strasznie e, przygotowane mam te segmenty i tak Pracuję nad nimi długo i zawsze te, te streamy są takie szczegółowe i, i zaplanowane. I dokładnie to samo powiedziałam, że no, niektórzy mają charyzmę, a inni muszą się przygotować. Więc, I'm sorry, guys, ale się nie popłaczę dzisiaj przez was. Dominik Cię pochwalił, Kasia. What? Dominik, boss? Please tell me more. Give me validation. Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. I wszyscy tutaj jesteśmy jedną wielką, sprawną, szczęśliwie działającą rodziną.